Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Choć w poniedziałek w Suwałkach zagościła wręcz książkowa, złota polska jesień, to noce bywają już wystarczająco zimne, by zatroszczyć się o życie osób bezdomnych. W Suwałkach każdy bezdomny może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, ale także bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Jak podaje ratusz, aktualnie w mieście znajduje się 88 osób bezdomnych, w tym 9 kobiet. O wszystkich wie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wspiera je finansowo i rzeczowo, pomagając w pozyskaniu odpowiedniej odzieży i schronienia. W skali roku wydatki miasta na utrzymanie ogrzewalni przy ulicy Sportowej to około 900 tysięcy złotych. O ciepłą strawę dla osób pozostających bez dachu nad głową dba jadłodajnia przy parafii Świętego Aleksandra. Stołówka wspiera potrzebujących przez 11 miesięcy w roku i wydaje miesięcznie około 1,5 tysiąca ciepłych posiłków. Jej popularność w dużej mierze zależy od pór roku. Średnio na gorący posiłek pojawia się 30 parę osób, ale bywa, że po miskę strawy przychodzi nawet setka potrzebujących. Wielu z potrzebujących wciąż jednak z jakichś powodów nie trafia do ogrzewalni czy jadłodajni. Dlatego prezydent miasta apeluje do mieszkańców. Jeśli widzicie osobę potrzebującą wsparcia, pomocy, po prostu dzwońcie po odpowiednie służby, bo taki telefon może uratować czyjeś życie. Na byt bez dachu nad głową skazują ludzi rozmaite okoliczności. Nie oceniajmy, nie mówmy ja na jego czy jej miejscu. Po prostu zadzwońmy.